Państwo, 23 marca w Szczecinie na Wałach Chrobrego trwa akcja protestacyjna. Nasi koledzy od kilku dni rozdają mieszkańcom Szczecina warzywa i nie tylko, tłumacząc przy tym, jak wielka jest różnica w cenie, którą otrzymuje rolnik za swoje produkty, a ceną na półkach sklepowych. Nie możemy zgodzić się z tym, że jako producenci za kilogram ziemniaka otrzymujemy około 70 groszy, gdzie ten sam ziemniak w sklepie kosztuje już ponad 3 zł za kilogram. Również nie możemy zgodzić się z tym, że litr mleka produkowany w gospodarstwie rolnika kosztuje dziś niecałe 2 zł. Za to w sklepie wartość litrowego kartonu to już prawie 5 zł. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Czy wiecie Państwo, że rolnik za kilogram żywca trzody chlewnej otrzymuje dziś około 7-8 zł za kilogram, a przy sklepowej ladzie cena oczywiście już poćwiartowanego mięsa łapie przedział między 25 a 40 zł za kilo. Jak dobrze pamiętacie, równo rok temu straszono nas brakiem oleju. Stąd cena tony rzepaku łapała niekiedy nawet poziom 4-5 tysięcy złotych za tonę, przez co olej na półkach znacznie przekraczał już kwotę 10 zł za litr. Dziś cena rzepaku spadła i to o ponad połowę, za to olej wzrósł i to niejednokrotnie na półkach sklepowych możemy zaobserwować cenę 12 zł za litr. Jak wspominałem, cena rzepaku spadła. W ostatnim tygodniu jest to już nawet poniżej 2000 za tonę. Czy wiecie Państwo, że jeszcze 2 lata temu za 24 tony rzepaku mogliśmy dokonać zakupu aż 36 ton nawozu? Poczciwej salety. Zaopatrując się w nawóz na obecny sezon, za te same 24 tony rzepaku ledwo nam starcza na 12 ton nawozu. Cyfry tutaj niestety nie kłamią. Nasze koszty produkcji wciąż rosną, a cena w skupie maleje. Ta sama kalkulacja jest porównywalna w innych zbożach.